200k jest cubów? Nieźle. Nie wierzę w to. tysięcy 26 subskrypcji. Ja pierdolę, 200 koła subu. Czy mi się wydaje, czy ty się wzruszyłeś delikatnie? A co widać było? Chciałem się pohamować, która widać było oczy? No ja Ze zawsze szklone? widzę. No, nigdy w życiu nie wydawało mi się, że będę mógł cokolwiek, jakim sposobem, czy złym, czy dobrym, cokolwiek osiągnąć. Zawsze myślałem, że będę zwykłym takim chłopakiem, który będzie chodził w najtańszych ciuchach, będzie pośmiewiskiem wszędzie. Że będzie taką ciotą do jebania, wiecie. No takim kurwa nic nieznaczącym szarym człowiekiem, nie? No, chciałbym wam podziękować za to, że jesteście ze mną już tyle czasu, że nie opuściliście mnie, że wspomagacie mnie jak możecie, zawsze miłym słowem, swoją aktywnością. No i bardzo mi miło z tego powodu, mam nadzieję, że jeszcze wysoko zejdziemy razem, tak? Ja będę się starał robić coraz lepsze streamy. Jak wiadomo, teraz jestem świeżo 6 dni po przerwie od streama, więc teraz musicie mi dać 2 dni, żeby wskoczyć na nogi, żeby znowu się przyzwyczaić do robienia jaj, bo jako tako, wiecie, jak to jest, 6 dni nic nie robisz, zasiadasz do kompa i nie wiesz, co masz robić, stary. Dajcie mi 2 dni, się ogarnę, znowu będzie fajnie. Mimo wszystko dzisiaj jeszcze zepnę się i za te 200k subów pokażę coś dobrego. Zobaczymy, co ziomek zrobił. Cześć, siema, jestem Sebower, zaśpiewam wam coś rafonie. Pierwsza nutka była zabawna, druga nie będzie za to poważna. Wie, czur prawie się zbliża rafon widzów tych witalu. Gdzie się tu zbierają na dymy, wszyscy czekają. Pan spana koło przycisku, pomarańczka w jego uśmiechu. Na streamie to my z rodzica, bo woli kręci się wiksa. Nów tu nie ma wcale, mo rzeka nad kastowanem. O, megle są już robione, wszyscy czekają na panią Wiolę. Jeśli jesteś samotny, wpadaj na streama. Na czacie jest Daria, dobra dziewczyna. Jeśli ci smutno i nie masz przyjaciół wielu, poczekaj, zaraz, telefon do hotelu. Jeśli po prostu wpadłeś obejrzeć rafona, to łapka w górę powinna być zostawiona. Jeśli go nie lubisz i wpadłeś pohejtować, to kumple mówią elo, nie ma za co dziękować. Kinga wbija na streama, cieszy się moja mina. Tu wy się tu zgadają, widzowie łapki dają. Na streamie 10k ludzi, nikt się o tym nie łudzi. A jak nawet nie wierzysz, rafonowi się to należy. Ej, teraz są telefony, typ od hateli wyjaśniony. Wszyscy na czacie beka, rafon wyjaśnia beta. 200k subów mamy, to do miliona dobijamy. Kumple to są kozaki, rafon gdzie są wojaki. Mamy się z czego cieszyć, wino jest otwierane. Specjalnie kupiłem faja, jebi mi towarem. Rafon odpala peto i buch za buchem. Taka impreza, że Hugo Koptet kręci uchem. Kinga ogarnia czat, za to jej wielka chwała, bo nie na marne poszły jej starania. Marcin, na twojego streama zawsze patrzę. Pamiętaj, kumple zostaną na zawsze. Ej, teraz kumplu i bracie, daj serduszko na czacie. Łapkę, jeśli się uda, to też naciśnij tu bawię. My jak kiedyś było, ale to się skończyło. Byliśmy tutaj pierwsi i będziemy tutaj najlepsi. Ta wnioskóry nie damy, bo jesteśmy kozakami. My to rafona ekipa i serdecznie go wita. Jak masz problem, Rumunie, no to elo wypalwumę. Fajną nutkę sobie piszę, jak coś to pakuj, wali wecie. Cieszę się bardzo, Marcin, że jesteśmy tyle warci. Kinga to dobra kumpela, mam ją za przyjaciela. A dam to dobry wariat, serwery TV nam ogarniamy. Kumple nikt nam nie zabroni, hashtag Team Rafoni. Dziękuję bardzo. Fajna piosenka, stary. Spurw. Dziękuję za serduszka. Udało się 200 koła wbić. Dzisiaj jest dużo ludzi na streamie. Naprawdę. Jak na piątek, to jest dużo. Ja się odwdzięczam i w tej chwili, kurwa, dopóki nie znajdę dobrego ogłoszenia na Elix, to nigdzie nie zadzwonię. Szukam dobrego. Czy mi się wydaje, czy ty się wzruszyłeś delikatnie? A co widać było? Chciałem się pohamować. Która widać było oczy? No ja ze szklone? Zawsze widzę. No, trochę chciałem się ogarnąć. Już nie, już przeszło. No bo patrzyłem ostatnio, jak wbiłem stoka, jak prawie popłakałem się. Teraz już myślę, chuj. Nie prawie, bo się popłakałeś. No popłakałem się. Teraz też prawie. No ja już cię tak znam, że zawsze. No nie bój się, jeszcze po streamie mam czas. Adrian, Zuzanka, Wister, dziękuję za suba. Ta.
No, nigdy w życiu nie wydawało mi się, że będę mógł cokolwiek, jakim sposobem, czy złym, czy dobrym, cokolwiek osiągnąć. Zawsze myślałem, że będę zwykłym takim chłopakiem, który będzie chodził w najtańszych ciuchach, będzie pośmiewiskiem wszędzie, że będzie taką ciotą do jebania, wiecie. No takim kurwa nic nieznaczącym szarym człowiekiem, nie? Teraz jest troszeczkę inaczej, nie czuję się jakimś fejbem. Ale jak chodzę po galerii, robię zakupy i chłopaki chcą zdjęcia, dziewczyny też zresztą, czy ktoś tam chce zdjęcie, to się miło robi na serduchu i wie, że to się opłacało, co się robiło. Bo nie robię jakichś takich mega złych rzeczy, krzywych akcji, nie robię z siebie jakiegoś totalnego debila, tylko po prostu robię takie rzeczy, które w jakikolwiek sposób mogą poprawić wam humor i umilić czas tak naprawdę. No, zawsze myślałem, że będę takim leszczem, nie? Leszczem do końca życia, że będę tylko jeździł autobusami, chodził do ciężkiej roboty, kurwa, napierdalał po 12 godzin, gówno z tego będę miał i w ogóle, że kobiety nigdy nie znajdę. Bez kitu, czego się obawiałem najbardziej w życiu? Że żadna kobieta mnie nie zechce, nie? Żadna, kurwa, byłem tego pewien. Jak ja, kurwa, pewien byłem, bez kitu. Że nigdy nie będę mieć kobiety, że będę słaby, że nie będę miał pieniędzy, że nic nie będę miał w życiu. No, bez kitu. Tak 2 lata wstecz to ja myślałem, że ja za 10 lat to, że ja będę Menelem z Podmostu. Bez kitu. Ja tak myślałem, że tak będzie. Serio. Mam wyjebane we wszystko. Robię co chcę, gdzie chcę. Nie ma na mnie kozaka, więc zamknij pizdę. Nie pierdol mi głupot, bo ja wiem na co mnie stać. Rozpierdoliłbym ci łeb. Kurwa, logika, taktyka.